Dzień dobry. Zapraszam na vloga. Jest u mnie moja mama. Plan jest dzisiaj taki, że pojedziemy na masaż twarzy. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, chociaż szczerze to nie bardzo chce mi się tam jechać, bo to jest dość daleko ode mnie. Pod wieczór będziemy jechały do Białegostoku, do pana doktora, czyli tam, gdzie leczyłam pryszcze. W ciągu dnia jeszcze nie wiem, co się będzie działo. Obecnie moja mama poszła do sklepu jakieś zakupy, bo chce naleśniki zrobić, a ja nie mam takich rzeczy jak mleko na przykład. Znaczy zwykłe mleko, ona chce zwykłe naleśniki. A ja umyłam sobie włosy, robię sobie poranną skincare. I no, jeżeli lubicie vlogi, to zostawcie łapkę w górę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co z tego będzie. Ale może coś będzie. Jak coś będzie, to odstawię. Jest twardy. Piję kawkę, resztki już. Obudziłam się wcześniej, bo jakoś przed 7 już byłam taka dość wyspana. Później wam powiem dokładniej, po co jedziemy do Białegostoku. No domyślacie się pewnie, że będę coś z twarzą robić, ale to nie będzie nic takiego jakiegoś, wiecie, inwazyjnego. Raczej takiego bardziej pielęgnacyjnego w związku z zaczynającą się wiosną. Wszyscy się za mną oglądali. Kurczę. Jestem cała rozpoczęta. Mama kupiła kwiatka. Mamo, ale taki mały. Zobacz, ile ma dzieci. Co kupiłaś? Chleb. O Jezu, jaki mocarny. Aha, to pod siebie oczywiście. O, widzisz, a często jej nie ma tej rolady tutaj. Nektarynki. Nie, to po... O, będę kinder. To pomarańcze, no tam. O matko! Smitana. Co tam jest? No mamo, chyba jest ta mąka, no wystarczyło sprawdzić. Mleko. Twarogi. Coś jeszcze sensownego? No muka, coś tam jeszcze jest? Coś takiego? Jakieś coś z prądem? Dobra, co tam jest, powiedz mi? No dobra, rzodkiewka. Tak. Banany, dobra. Okej. Nie rzucaj tak jabłkami, bo będą powijane. Tu się, słuchajcie, mierzy moja porcja rogu. Tu się robi naleśniczek. Jeszcze zaraz tu dam erytrytolu. I coś jeszcze się do tego dodaje? Z tej porcji sera, co sobie zrobiłam, wyszły mi 3 naleśniczki. Będę sobie nadać. Wiecie, co moja mama powiedziała? Że kreatyna, którą my pijemy, to jest co? Wapno ze ścian. Przyjechałyśmy na miejsce. Na szczęście droga była praktycznie prosta. To już tak jak wszędzie ode mnie. I mam takie zakwasy, że ledwo idę. Kurtkę mi jej zabrała. Nie, to moja, nie słuchajcie. Ona wszystkich moja. Dobra, jesteśmy na ulicy Barcelońskiej. Zakaz parkowania tyłem do budynku. A co to za zasady? Że samochód będzie pierdział do okien. A jest... Nie, ja stałam tyłem, ale po drugiej stronie. W sumie nie do budynku. Paruski? O, gdzie? 9. Zobaczcie, jaka jestem wymordowana po tym masażu w ogóle. Tutaj to mi się od łóżka odznaczyło. Mamka coś tam nagrała, czy coś się nada. Zobaczymy, bo jak nie, to będę na ciebie strzępić ryja. Boże, strasznie to wygląda. No ale jest tak ciepło, że już teraz... A to już widzisz, jak fajnie? Ale jestem wykończona.
Ale ja też. Ale jeszcze najgorsze jest to, że mam zakwasy na nogach, na udach. I po prostu jak mi tam podchodził wewnętrzną stronę ud, to myślałam, że skonam, nie? Kochanie, tak żeby nie wyglądało jak z komunii nagranie. Kochanie, a skąd jedziemy? No jak ty się obrażasz na mnie? Kochanie, skąd wracasz? Weź, nie mów tak. Ubrała się pod kolor mojego samochodu i myśli, że jej oddam. Przyjechałyśmy do Galerii Młociny, bo mama chciała sobie jakieś spodnie kupić. Oczywiście nie kupiła spodni, tylko jakieś tam, nie wiem co. Będziemy jeść. Ja jestem tutaj w oku. To jest moje. Ja mam pad thaia z wołowiną, a mama ma coś z ryżem smażonym. Piechotki. Mam nadzieję. Nie wnerwiasz. Weź! No muszę byś wiedzieć, że ja jestem. Ja się koksuję. Co tak w ogóle ubieramy? No nie włożę tych butów. Ubieramy się, tu jest jakieś 15 stopni chyba ciepła w Warszawie, a ja myślę sobie, kurde, w Białymstoku to na pewno na wschodzie jest śnieg. 100%. A my tutaj, kurna, no nie włożę! Na 100% jest śnieg. No i co, malujesz się jednak? Chyba muszę łyżkę do butów kupić. Nie sądziłam, że czegoś takiego będę kiedyś potrzebował. Weź, jak masz tak robić. O, Boże. Ona ciągle na mnie krzyczy. No powinien być telefonu postawić. Boże. Aj, dobra. Pogoda nam się zepsuła, jesteśmy już prawie w Białymstoku. Pada deszcz niestety, ciemno, pochmurno. Mama sobie oczywiście w drodze pospała. No ja to nie, bo kierowałam. I ledwo idę. Mam takie zakwasy, że masakra. Zajechałyśmy na Orlena, bo Beatka chce herbatkę. To taka, tak? Standard. No bo ta to jest espresso. A co ty robisz? Kawę. Ej, ale tutaj chyba trzeba... wysypać. Coś nie ma. Coś nie działa tam na ekspres? To coś trzeba chyba uzupełnić. Beatka tam walczy z ekspresem do kawy, bo zalała sobie herbatę i jakaś piana jej się zrobiła. Nie wiem, tak jakby mleka się trochę nalało. No i zrobiła Beatka kawę, jednak nie wiem o co tu chodzi, ale... Ja w ogóle mam tak, że jak wypiję więcej niż jedną kawę w ciągu dnia, to już się później w ogóle cała trzęsę, mi się ręce bardzo trzęsą. Znaczy nie bardzo, no ale tak w ciągu dnia tak mam. A jak wypiję dwie kawy, to w ogóle się trzęsę już wtedy i za dużo trochę, no ale dobra, dlatego wziąłam sobie mało. O, no super. I co, wziąłeś kawę jednak? Wzięłam kawę. Nic nie będziesz dopłacić? Nie, będę. Muszę napić się najpierw. No, zmarnowane, ale to nie twoja wina chyba. No, oczywiście, że nie moja, bo nie będę z jakiegoś piano brudny ten. Dobra, dojechałyśmy, jesteśmy na miejscu. 3 minuty powinniśmy tam być. Czy zdamy wam relację? Nie wiem. Ale jesteśmy i pada deszcz. I boję się, że pobrudzę moje ulubione spodnie. Ochlapię. I tak. Miejsce jakby znajome. Pamiętacie, już tutaj nagrywałam. Już tu z wami byłam i w ogóle sporo z was odezwało się do mnie, żeby się tutaj wybrać, żeby podać dokładny adres i w ogóle. Także sporo osób, może nie sporo, ale kilkanaście albo kilka na pewno pojawiło się z mojego polecenia. No co się patrzysz? Siedzisz sobie, zdjęcia robisz. Ja do ciebie coś mówię, a ty siedzisz sobie, zdjęcia robisz. Wszystko, oczywiście. Zobacz pan. No z filtrem. Nie, bez. Z filtrem. Nie. Pokaż. Bez. No Jezu, filtr jak ta lala, daj spokój.
No i teraz bez filtra wszystko widać. To są maszyny zbrodni, ale dzisiaj nie maszyna zbrodni, tylko maseczka. Maska, maseczka. No. Słuchajcie, już wracamy. Ja idę tankować. Zajechałyśmy na stację. Chciałam wam pokazać maseczkę na twarzy, ale w sumie już jej nie widać, a chyba była taka żółta. Będzie mi się po niej złuszczała twarz. No. Jesteśmy już blisko Warszawy, ale trzeba zatankować, bo się paliwo kończy. Jeszcze w ogóle powiem wam, że zobaczcie, jest mega ciepło. Ja idę w krótkim rękawku, jest chyba ze 14 stopni, a jest prawie godzina 21, więc słuchaj. Słuchajcie, Kala by wjechała w słupek. Głośno mów. Nie, nie będę głośno mówić. Ona każe mi coś mówić, a ja nie wiem co. Wróciłyśmy wczoraj spokojnie do domku. Kala poszła szybko spać, a ja się toczałam. Nie nadaje się do mieszkania w blokach. Nie. To jest klatka. Nie męczysz teraz. Nie no, wiezie mnie do domku. Słuchajcie. Wracamy. Na pociąg, tak oczywiście. 6:45. I co z tego? No i że jest środek nocy. Piękny dzień. Nie. Się zaczął. Chciałbym spać. Patrzcie, jaka ona jest zachmurzona. I zawsze tak rano. Poznajcie prawdziwą Klaudię. Jest taka nafuniona. Trzy razy ją budziłam. Nie udawałam, że cię nie słyszę. Pokaż się, Kala. Pokaż się z rana. No i wiadomo, i wszystko jasne, kto ładniejszy. I bez filtra, o, proszę bardzo. To jest właśnie to. Nie mogę, bo słońce. No pa. No pa. No pa. Dobra, ty, bo będzie krzyczała oczywiście, że mój paluszek się wcina. No to mi nikt nie wpuści. Puszczą, dobra, nara. Krzyczy na mnie, że źle nagrywam. No bo tyle lat cię proszę, jak trzymać ten telefon. Tyle lat i dalej nie wie. Z uśmiechem. Już słuchajcie, jestem w domu. Mamka wyniosła mi śmieci, więc chcę włożyć worek. Ale oczywiście nawet worek musi ze mną nie współpracować. O tej godzinie, ale one są fajne, z biedry w ogóle i pachną. Bardzo ładnie pachną. Nie śmierdolą takim workiem na śmieci, tylko tak faktycznie fajnie pachną i one się wysuwają, a nie trzeba ich tak mocno rozwalać. O Boże, telefon by poleciał. Ale bym narobiła. A już mam szybkę z przodu pękniętą, w sensie tu naklejoną oczywiście. Chciałam już sobie pić kawę, bo już wypiłam dwie szklanki wody, ale nie wiem w ogóle, czego nie kończę tego vloga. Ale dobra, pogadajmy. Jak już jestem, to już. No po co tyle nalałam? Dobra, muszę wziąć kreatynę. Zanim napiję się pysznej kawki, ja mam kreatynę z All Nutrition. I powiem wam, mam w smaku jakimś takim owoce, jakieś takie kwaśne. I jest to mega kwaśne, bo ja tego nie rozpuszczam w wodzie, tylko biorę miarkę do gęby. Ale już mi mało zostało. No mniej niż połowa, więc przeżyję, jak się skończy, to wezmę inny smak, bo jest trochę nieznośny, szczerze mówiąc. No, męczy mnie to. Podsmażam sobie te naleśniki, co mi mama jeszcze wczoraj robiła. Planuję zrobić sobie trening góry, bo dół jest mój zmasakrowany. Zresztą wczoraj po tym masażu to tak w ogóle trochę jestem obolała, szczerze mówiąc. Dlatego zjem sobie takie śniadanie trochę na słodko. Przyszła mi przesyłka z drogerii Jawa. Kilka rzeczy tutaj jest dosłownie. Główną rolę będzie grał ten puder z Paese. Paw Cloud, ja w ogóle mam go i on jest naprawdę super. Jest do twarzy, pod oczy, fajnie robi się nim baking. To jest kiełbaska, sorry. To będę sobie próbować, tak z ciekawości wzięłam. Kolor Tattoo z Maybelline. Carmex. I tutaj jakieś jeszcze próbeczki dostałam. W ogóle, jeżeli nie widzieliście, to TikToki na profilu Drogerii Jawa z moim udziałem możecie sobie zobaczyć. A ja już się wykąpałam.
Powiem wam, że mam taką spiętą skórę, czyli już pewnie pod wieczór zacznie mi ona się trochę łuszczyć. Kąpałam się, wstawiłam pranie i jestem taka zmęczona, w sensie tak mnie ręce bolą, że nawet nie dam rady ich trzymać w dole, już nie wspomnę o podnoszeniu. Ale to dobrze, znaczy, że trening był udany. Myślę, że wysuszę włosy, nagram coś, co tam powinnam zrobić. To w ogóle ta pomadka z Catrice to jest Volume Gloss Better Than Fake Lips. Ona ma niby powiększać usta, jestem ciekawa. Pewnie ma jakiś cynamon w sobie, czy jakiś pieprz kajen, żeby no. Okej, tutaj możecie zobaczyć mały bałagan, bo przed chwilą robiłam live'a na TikToku, malowałam się, prostowałam włosy i tak dalej. Już dawno nie miałam na sobie takiego full make-upu w postaci podkładu chociażby, także no, czuję się taka odchamiona, trzeba przyznać. Biurko rozwalone, wszystko rozwalone, bo nagrywałam tutaj, robiłam zdjęcia do współpracy z pudrem, o którym wam mówiłam. Dobra, zobaczcie, jest już tak ciepło, że ja normalnie, o, tu moje notateczki, balkon jest otwarty i tak na oścież dosłownie, bo jest 16 stopni i ja sobie jem, no średnio to wygląda, bo się trochę rozlało, ale robiłam sobie serek wiejski z papryką i z rzodkiewką, do tego ciemny chlebek, sól, pieprz i herbata, którą ostatnio pokazywałam, Lipton Peach Mango, akurat teraz tą piję, na razie przestawiłam się z tej miętowej. Tak obecnie wygląda mój ryjek, słuchajcie. No popalcowałam szybę, miałam ostatnie okno. Tak wygląda mój ryjek, jak się łuszczy. Słuchajcie, tak się prezentuje moja twarz. Zobaczcie, jak się pięknie złuszcza. Mega.